W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dziś drugi dzień nowenny przed świętem miłosierdzia. Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki. Przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętego obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ta noc, która zapadła nad ziemią, jest wielka i święta. Za chwilę rozpoczniemy Wigilię Wielkiej Nocy, Wigilię Paschalną, liturgię Zmartwychwstania, największe święto Kościoła. Zapraszamy wszystkich do modlitwy, czuwania. Obrzędy Wigilii Paschalnej składają się z czterech części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii Eucharystii. Ważnym znakiem tej liturgii jest ciemność, dlatego rozpoczniemy ją od liturgii światła. Zostanie poświęcony ogień i zapalony paschał. Od niego zapalimy nasze świece, bo tak Chrystus rozjaśnia świat i czyni swój lud ludem, który ma i niesie światło innym. Chrześcijanie to światłość świata. Po zapaleniu wszystkich świec przy ich blasku zostanie odśpiewane orędzie paschalne, hymn pochwalny na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego. Liturgia słowa jest dzisiaj długa. Będziemy słuchać najważniejszych fragmentów Starego Testamentu, by przypomnieć sobie wielkie dzieła Boże, które Bóg dokonał dla swojego ludu i dla nas także. Po ogłoszeniu radosnego Alleluja wysłuchamy słów Ewangelii, która oznajmi nam wszystkich cud zmartwychwstania. Liturgia chrzcielna stanowi trzecią część Wigilii Paschalnej. Odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, bo przez chrzest zostaliśmy na zawsze złączeni ze zmartwychwstałym Panem. Czwartą część stanowi Eucharystia, podczas której przyjmiemy ciało zmartwychwstałego Pana. Niech będzie ona radosnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem, który wyprowadza nas ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności, ze smutku do prawdziwej paschalnej radości. Ksiądz proboszcz będzie sprawował tę mszę, będzie sprawował mszę dziękczynną za dotychczasowe życie z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy dla Anny Matuszyk z okazji 90. rocznicy urodzin. A ksiądz katecheta będzie się modlił za Zdzisława Musiała w pierwszą rocznicę śmierci od córki Edyty z rodziną.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje rozproszone po całym świecie dzieci, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości przez Chrystusa, Pana naszego. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas, wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo, raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, oświecona jasnością króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość
Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. Rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, nie
się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen, amen. Rozpoczyna się liturgia słowa. Dzisiaj jest ona bogatsza niż zwykle. Obejmuje 7 czytań ze Starego Testamentu, 1 z Nowego Testamentu i Ewangelię. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy tylko w tę noc udzielano sakramentu Chrztu Świętego, bogactwo czytań było katechezą dla katechumenów. Dla nas, gromadzących się dzisiaj na liturgii, podczas której nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, niech teksty Pisma Świętego będą przypomnieniem podstawowych prawd wiary, przypomnieniem dzieła Stwórcy w historii zbawienia. Po czytaniach ze Starego Testamentu rozbrzmi radosne chwała na wysokości Bogu, a przed Ewangelią uroczyste Alleluja, ogłaszające zmartwychwstanie Pana. Po Ewangelii na krzyż zostanie nałożona czerwona stuła na znak jedynego i wiecznego kapłaństwa Chrystusa, który złożył z siebie ofiarę i dokonał zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy je, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud, jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce
i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niech się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zarojuje się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął siódmego dnia po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław duszo moja Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś fundamenty ziemi, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś się wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Komnat nawadniasz góry, owocem dzieł Twoich syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź Twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości,
o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje. A ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżka
ścieżkę życia mi ukażesz. Pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Módlmy się. Boże Ojcze wszystkich wierzących, Ty przez swoją łaskę pomnażasz na całym świecie liczbę przybranych dzieci. Ty przez paschalny sakrament chrztu spełniasz obietnicę daną Twojemu słudze Abrahamowi, czynisz go ojcem wszystkich narodów. Daj Twojemu ludowi godnie odpowiedzieć na łaskę powołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i podziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okaże moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoków na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim,
mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelicie martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni. Pan jest mocą moją i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan wojownik potężny, ten, który jest, brzmi Jego imię. Rzucił w morze rydwany Faraona i wojsko jego. Wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni zbudowanej Twoimi rękami. Pan jest Królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Sprawa, by cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim Święty Izraela. Nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste,
jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg: na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. Nie w przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona. Oto ja osadzę Twoje kamienie na malachicie i fundamenty Twoje na szafirach. Uczynię blanki Twych murów z rubinów, bramy Twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni całe obramowanie Twych murów. Wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do Ciebie. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem weselem. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zmieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, dla chwały Twojego imienia pomnażaj potomstwo obiecane praojcom ze względu na ich wiarę. Niech przez łaskę Chrztu Świętego wzrasta liczba Twoich przybranych dzieci, aby Kościół widział, że to, czego oczekiwali święci Starego Przymierza, spełnia się w naszych czasach. Przez Chrystusa Pana naszego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zaweźwiesz naród, którego nie znasz i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się nie pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu ufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę,
ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ukażcie narodom Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał. I cała ziemia niech się o tym dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskę pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost snów Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Barucha. Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym. Nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż to się stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały na ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do otchłani? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców? Lecz znają Wszechmogący i zbadał ją swoim rozumem. Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło i poszło. Wezwał je, a ono posłuchało go z drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je, odpowiedziały: jesteśmy. Z radością świecą swemu Stwórcy. On jest Bogiem naszym i żaden inny nie może się z Nim równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu Jakubowi i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, choć w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu, ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znane nam to, co się Bogu podoba. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Módlmy się. Boże, Ty zawsze pomnażasz swój Kościół przez wzywanie nowych ludów do wiary. Spraw łaskawie, aby obmyci wodą Chrztu Świętego doznawali nieustannie Twojej opieki przez Chrystusa Pana naszego. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas plugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozpierzchli się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i tam, dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg. Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy
i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Boga żywego pragnie moja dusza, Boga żywego pragnie moja dusza, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boga żywego pragnie moja dusza. Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu, w świątecznym orszaku, wśród głosów radości i chwały. Boga żywego pragnie moja dusza. Ześlij światłość i wierność swoją, niech ona mnie wiedzie, niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. Boga żywego pragnie moja dusza. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże, Boga żywego, módlmy się. Boże, Ty nas przygotowujesz do obchodu misterium paschalnego słowami Starego i Nowego Testamentu. Daj nam pojąć Twoje miłosierdzie, aby dary, które przyjmujemy w tym życiu, umocniły w nas nadzieję życia przyszłego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Yeah.
Sprawia, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Oh.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja. Pan z wami. I duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi, oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udają się do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Thank you.
Wielką Środę. Po raz kolejny na TVP3 mogliśmy oglądać reportaż z 2019 roku Magdaleny Majewskiej zatytułowany Doktorat z bezdomności. Opowiada on o Pawle Ileckim, osobie bezdomnej i uzależnionej od alkoholu. Skończył on z tytułem magistra antropologię kulturową na Uniwersytecie Warszawskim, ożenił się, był rzecznikiem prasowym Centralnego Związku Cepelia, kustoszem w Ośrodku Wzornictwa Naukowego w Muzeum Narodowym. Niestety w życiu nie podarzyło mu się. Żona odeszła od niego, matka, u której mieszkał, zmarła. Po sprzedaży mieszkania, które zostało mu w spadku, popadł w alkoholizm. Pierwsze załamanie, utrata celu i sensu życia doprowadziły go do silnego uzależnienia od alkoholu. Później w fazach abstynencji zaczynał się piąć w górę, osiągał sukcesy, pisał felietony do Newsweeka, nawet raz w tygodniu prowadził program w telewizji. Później znów przychodziło załamanie, nawrót, choroby alkoholowe i picie, lądowanie na dnie i ulicy. Wzloty i upadki. Było tak aż 3 razy. W pewien mroźny marcowy poranek zaczepił młodą kobietę, prosząc o parę złotych. Było zimno, więc ona, widząc, jak się trzęsie, dała mu swój szalik, rękawiczki. Spotkał ją jeszcze kilka razy. Dawała mu jakieś drobne pieniądze, wymienili się numerem telefonu. Tuż przed Wielkanocą zaprosiła go na śniadanie wielkanocne. Miał przyjść wcześniej, by się wykąpać, przebrać. Nikt z obecnych nie wiedział, że jest osobą bezdomną. Spędził miłe chwile w atmosferze domowej, jednak narastało w nim uczucie, że już nigdy nie zbuduje właśnie takiego życia, więc po co żyć? Postanowił z nim skończyć po raz kolejny. Po dużej dawce alkoholu, przegryzionego kilkoma listkami skradzonego relanium, obudził się w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Skoro go odratowali, stwierdził, że warto jeszcze spróbować. W szpitalu wszyscy walczyli o niego, próbowali go wyciągać z dna. Wystarali się o miejsce w domu wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej w Warszawie. Oczyszczając się z alkoholu, zaczął czytać książki, wrócił do pisania. Odnowił kontakt z dziewczyną, która go zaprosiła na święta. Ona przesyłała mu paczki z książkami. Pojawiała się odwiedzając, przywiozła laptop, telefon z internetem. Poznał księdza, który na jego Facebooku zobaczył, że jest antropologiem kulturowym, publicystą. Zaczęły się narady z siostrą Chmielewską, co by z nim zrobić. I w końcu załatwili mu miejsce w pensjonacie świętego Łazarza Kamiliańskiej Misji Społecznej. Przybył tam 6 czerwca 2017 roku i mieszka do dzisiaj. W jednym z wywiadów mówi: przedstawiając się w nowej grupie ludzi, zaczynam od powiedzenia, że od ponad 30 lat jestem uzależniony od alkoholu, od 23 w różnych fazach kryzysu bezdomności. Zawieszam głos
i obserwuję reakcję. Najczęściej jest to smutek, współczucie, chęć niesienia pomocy. Wtedy zaczynam opowiadać o moich dokonaniach z ostatnich 3 lat i widzę zmianę wyrazu twarzy, rozszerzające się oczy, niedowierzanie, ale zdarza się, że coś w rodzaju niechęci. Jak to? Gościu pół życia przepił, przewłóczył się, spał sobie na ławkach, a teraz robi rzeczy, o których ja zawsze marzyłem. Pisze doktorat, lata sobie po świecie na konferencje naukowe, publikuje, gra w teatrze i to w Akademii Teatralnej. Skandal. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Ta ciekawa historia to dowód, jak Pan Bóg opiekuje się każdym człowiekiem i zależy mu na szczęściu i zbawieniu każdego. Od chwili, gdy człowiek przez grzech odsunięty został od drzewa życia, ziemia stała się cmentarzem. Ilu ludzi, tyle grobów. Wielka planeta mogił. Tak pisał w 1976 roku ówczesny kardynał Wojtyła. To może szczególnie w tych dniach te słowa stają się aktualne, kiedy tyle tysięcy ludzi umiera na całym świecie podczas trwającej epidemii. Ziemia nadal staje się planetą grobów. Jednak dzięki tej nocy, którą dziś celebrujemy, stała się też miejscem nadziei na nowe życie. Grób Chrystusa nie przemawia więc pustką, ale niesłychaną treścią. Śmierć nie jest końcem istnienia. A Chrystus mówi dzisiaj do nas wszystkich: nie bójcie się. Amen. Teraz nastąpi najważniejszy dialog Kościoła z wiernymi w ciągu roku. Odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, wyznamy naszą wiarę i wyrzekniemy się grzechu. Zapalimy nasze świece, niech one wyrazem naszej wiary rozpalonej w naszych sercach na chrzcie i wyznawanej na co dzień wobec świata. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, którym niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę.
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Rozradowani w blasku zmartwychwstałego Jezusa, prośmy Tego, który otworzył nam niebo, abyśmy mogli się tam dostać i z Nim razem przebywać. Chryste, który mocą Ducha ku chwale Ojca ogłosiłeś światu, że jesteś Panem życia, daj swemu Kościołowi skutecznie głosić Twoje zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, który przeprowadziłeś nas przez wody chrztu ku życiu wiecznemu, daj nowoochrzczonym wytrwać w łasce sakramentu, który z wiarą przyjmują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, który przez aniołów ogłosiłeś swoje zwycięstwo, posyłaj ich do każdego człowieka przytłoczonego problemami życia doczesnego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, który otwierasz przed nami bramy poznania Bożego miłosierdzia, zanurz w nim wszystkich grzeszników zamkniętych na Twoje przebaczenie. Ciebie prosimy. Chryste, który wyrwałeś oścień z ręki śmierci, zaprowadź do nieba zmarłych, oczekujących spotkania z Tobą, a w szczególności świętej pamięci Zdzisława. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, który błogosławisz swojemu ludowi, prosimy Cię szczególnie o błogosławieństwo dla Anny Matuszyk, obchodzącej 90. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, który jednoczysz nas we wspólnocie ochrzczonych i dajesz nam spożywać jedną Eucharystię, złącz nas w swoim zmartwychwstaniu, tak jak złączyłeś nas w Twojej śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty uświęcasz nas przez ofiarę wielkanocną. Niech jej zbawienne skutki rozszerzą się na wszystkich ludzi. Bądź uwielbiony, prawdziwie żyjący i królujący na wieki wieków. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Dziękujemy Bogu za tę wielkanocną ofiarę i za baranka paschalnego Chrystusa.
Wprawdzie cała dzisiejsza liturgia to wielki hymn pochwalny na cześć Boga, ale teraz szczególnie dziękujemy za wszystko, co wydarzyło się kiedyś, a teraz staje się obecne dla nas przez dar tej i każdej Eucharystii. Ponieważ nie może odbyć się procesja rezurekcyjna, po Komunii Świętej zostanie wniesiona figura Chrystusa Zmartwychwstałego i odśpiewamy „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech przyjmie ofiarę rąk Twoich na cześć Panu swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I duchem twoim. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godnemu i sprawiedliwemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili. A zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią nas paschalny, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry anioł i zastępy święty
śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją,
ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, z naszymi świętymi patronami, ze świętym Sebastianem, świętym Szymonem z Lipnicy i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tej mszy świętej. Teraz otwórzmy nasze serca na komunię świętą duchową. Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiaruję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich,
których posiliłeś wielkanocnym sakramentem, przez Chrystusa Pana naszego. Przypomnienie, jutro uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nie będzie procesji rezurekcyjnej, dlatego też msze święte będą o godzinie 7 i 12 w Uściu Gorlickim, o godzinie 9 w Skirtnem i o godzinie 10.30 w Odernem. 15 minut przed 12. Kolejny dzień trwającej nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Będziemy się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki, alleluja. W tej nocy, w czasie Wigilii Paschalnej, usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemia opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat ukrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Nasza świątynia nie może niestety dzisiaj wypełnić się potężnym śpiewem ludu. Ziemia nie dostrzega blasku zmartwychwstania Chrystusa, bo jest pogrążona w strachu i lęku przed epidemią. Nasze serca, a jeszcze bardziej serca ludzi pozostających w ich domowych kościołach, przepełnia tęsknota za Bogiem, któremu chcemy służyć. Ten czas uświadomił nam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, by wspólnie się modlić, jak cenne jest to, czego Jezus Chrystus dokonał dla naszego zbawienia. I choć nie możemy wyruszyć fizycznie w tradycyjną procesję rezurekcyjną wokół naszego Kościoła, aby wyznać naszą wiarę w zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego nad śmiercią i szatanem, to nasze serce wyrywa się ku Niemu, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Mimo smutku, lęku i przygnębienia zaśpiewajmy wspólnie wielkanocną pieśń radości. Dziękujmy Chrystusowi za to, że otworzył nam wierzącym Królestwo Niebios, a z pewnością napełni nas Jego pokój i wróci nadzieja. Alleluja.
nasze obolałe serca poprzez strapienia naszej codzienności, opromieni blask Chrystusa i Jego błogosławieństwo. Pan z wami. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg Wszechmogący i zachowa was od wszelkiego grzechu. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, niech da wam udział w Jego chwale. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja. Bogu niech będą dzięki, Alleluja. Thank you.